Co pana denerwuje na drodze? Jakie sytuacje, jakie zachowania? Przede wszystkim cwaniace, których jest niestety bardzo, bardzo dużo. Ja jeżdżę głównie po Warszawie i no, nie można już patrzeć na niektórych kierowców, którzy za nic mają przepisy ruchu drogowego. Przede wszystkim wpychanie się w ostatnim momencie na lewoskręt, prawoskręt. Jeżeli jest na nim korek, to taki cwaniak drogowy nie stanie, tak jak inni kierowcy, którzy też się pewnie śpieszą, ale grzecznie czekają, aż będą mogli zjechać ze skrzyżowania. Taki cwaniak wpycha się w ostatnim momencie, często nawet ryzykując obcierkę, wymusza, aby inny kierowca go wpuścił. Niejednokrotnie widziałem przejeżdżających kierowców na czerwonym świetle. Oni potem się tłumaczą, że to było późno pomarańczowe, wczesno czerwone. Co mnie jeszcze denerwuje? Wyprzedzanie na podwójnej ciągłej, omijanie wysepek z lewej strony, przejeżdżanie przez powierzchnię wyłączoną z ruchu. Tak się często kierowcy zachowują na trasie. W Warszawie, tak jak powiedziałem, to jest głównie wpychanie się, cwaniactwo. Widziałem kierowców jeżdżących po ścieżkach rowerowych. No, starają się za wszelką cenę ominąć korek. To, co można zaobserwować, to kierowcy polscy, którzy wyjadą za granicę, tam jednak przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Jak wrócą do naszego kraju, dziwnym trafem nagle gaz do dechy i jazda bez trzymanki. Tego nie powinno być, mimo że bezpieczeństwo się poprawia na polskich drogach. To jeszcze jest wielu kierowców, których trzeba nauczyć kultury jazdy.